Dobry wieczór. Dziś zapraszam na trzecie spotkanie z cyklu Bliski nam świat. Byliśmy już w Białorusi, byliśmy w Saharze Zachodniej, a dziś wybierzemy się do Senegalu, a będzie wyjątkowy gość, który nam towarzyszy i będzie opowiadał o tym miejscu, jak i o ludziach, którzy stamtąd pochodzą. I nie może być nim kto inny niż Mamadou Diouf, Senegalczyk, który od ponad 35 lat mieszka w Polsce, który poznał bardzo dobrze polski język i polską historię, jest takim ambasadorem Polski w Senegalu, a Senegalu w Polsce. Witaj, Mamadu. Dziś porozmawiamy o Twoim kraju, o tym, dlaczego ten kraj, pomimo tego, że jest też krajem dosyć niewielkim terytorialnie, jest właściwie znany na całym świecie. I moje pierwsze pytanie dotyczy właśnie tego, dlaczego Senegal, jako kraj, który jest stosunkowo mały, który nie posiada aż tak wielu zasobów naturalnych, jest tak bardzo znany na świecie. Dzień dobry. Senegal jest w sumie bardzo rozpoznawalnym krajem w Afryce, szczególnie w tej Afryce Zachodniej, ale też w Europie. Dlatego, że w czasach kolonialnych to byliśmy francuską kolonią pod nazwą Senegal, ale historycznie nie było tej nazwy ani w starożytności, ani w średniowieczu. Dlatego, że w starożytności w Afryce Zachodniej największe państwo to było państwo Ghana. Nie mylić z dzisiejszym krajem pod nazwą Ghana, który leży o wiele na południe. Ghana starożytne to było państwo między Mauretanią, Senegalem a Mali. Więc można powiedzieć, górna i środkowa część rzeki Senegal. Natomiast później na fundamentach tego kraju, tego państwa Ghana pojawiło się Imperium Mali, Cesarstwo Mali i później Imperium Songhai. W ogóle to było cały ten teren. A Senegal, te tereny, które nazywamy dzisiaj Senegal, były prowincją tego Cesarstwa Mali. Natomiast w związku z tym, że Francuzi, stolica całego Imperium Zachodnioafrykańskiego, te terytoria kolonialne francuskie, miały swoją stolicę właśnie w dzisiejszym Senegalu. To jest miasto Saint-Louis na północy, które założyli Francuzi, chyba pierwsze miasto w ogóle w Afryce Zachodniej w latach 30. XVII wieku. A Saint-Louis było stolicą całego właśnie tego terytorium do początku XX wieku, w latach chyba 1902 albo 1904 dopiero przenoszono stolicę do Dakaru. Więc przez cały ten okres stolicy francuskiego terytorium zachodniej Afryki znalazły się w Senegalu. I stąd wszystkie decyzje jednak właśnie zapadały w Senegalu. Stąd to po pierwsze. Po drugie, pierwsze szkoły, które założyli Francuzi, to też były to szkoły w Saint-Louis i w Dakarze. Więc cała Afryka Zachodnia, francuskojęzyczna, jeździła do Senegalu, żeby się uczyć. I stąd, bo Senegal jest w sumie, jeżeli chodzi o terytorium, małym państwem. Jeżeli chodzi o liczebność, o ludność, to też jest małe państwo, ale faktycznie jest dość popularnym krajem. A teraz wróćmy do historii. Skąd pochodzi nazwa Senegal? Skąd ta nazwa się wzięła? No tak, najczęściej, kiedy mówimy o nazwach regionów, nazwach państw, no to sięgamy po legendy. Myślę, że tak to się dzieje na świecie. Bardzo często mieszkańcy nawet sami nie wiedzą skąd. Jeżeli chodzi o Senegal, myślę, że są dwie jakby legendy, które krążą. Jedna mówi, że w czasach właśnie państwa Gany, czy aż do średniowiecza, w tych terenach żyła grupa, którą nazwano Zanaga. Nie wiem, czy oni byli Maorami, czy czarnymi ludźmi, w każdym razie jest to jedna wersja. Natomiast ta, którą przyjmujemy w Senegalu, to jest ta wersja, która mówi, że Senegal pochodzi od Sunugal. Sunugal w języku Wolof, to jest język stolicy, to jest najpopularniejszy język w Senegalu, to jest nasza Łódź. Więc jakby wracając do polskich realiów, myślę, że Senegal ma dużo wspólnego z miastem, z moim pierwszym miastem Łódź, gdzie się uczyłem języka polskiego. Więc tak my przyjmujemy w Senegalu, że
Senegal to jest odsunugal, co znaczy nasza łódź, czyli nasza wspólna łódź, czyli po prostu podróżujemy razem, można to tak symbolicznie przyjąć. Zacznijmy od początków kontaktów z Europą. Kto był tym pierwszym europejskim przybyszem, który dotarł na wybrzeże Senegalu? Tak, z punktu widzenia Europy to Portugalczycy byli najciekawszymi, najbardziej dociekliwymi, dlatego że oni w poszukiwaniu i niewolników, ale przede wszystkim złota, to jest historia, która się powtórzyła później z Krzysztofem Kolumbem, kiedy dotarł do Ameryki. To tam też Europa myślała, że tam jest mnóstwo tego złota. W każdym razie wracając do obrzeża, do wybrzeża Atlantyckiego Afryki Zachodniej, to Portugalczycy tam dotarli pierwsi, niejaki Dias w XV wieku, to jest dosłownie pierwsza dekada, dotarł do ujścia rzeki Senegal, później cały czas na południe dotarł do wyspy Gore, do której wrócimy, bo ona jest bardzo ważną wyspą, pół godziny promem od Dakaru, czyli bardzo blisko. I później cały czas wzdłuż wybrzeża dotarł do Casamance. To były, myślę, pierwsze kontakty. Na pewno w tamtych czasach zabierali, najpierw myślę, że po prostu płynęli wzdłuż wybrzeża, potem prawdopodobnie weszli na kontynent i podejrzewam, że też łapali ludzi, bo zanim w ogóle ruszył ten handel niewolnikami, to przede wszystkim Portugalczycy łapali ludzi w Afryce Zachodniej, żeby je prezentować, pokazywać w Europie, właśnie w Portugalii. Dopiero później pojawili się Francuzi, Brytyjczycy, Holendrzy. Holendrzy bardzo, bardzo chcieli siedzieć w tym Senegalu. No i potem wiadomo, że w końcu Francja jakoś tak wygrała w tej konkurencji między mocarstwami europejskimi i w końcu Senegal został francuską kolonią. Ale pierwsi to byli Portugalczycy. Potem przyszła era niewolnictwa, ale Senegalczycy trafiali do niewoli nie tylko na europejskich statkach do zamorskich posiadłości kolonialnych, a potęg, natomiast trafiali również do krajów arabskich w niewolniczych karawanach. Dokąd zatem trafiali Senegalczycy, którzy stali się niewolnikami? To prawda, że bardzo mało się mówi o tym handlu niewolnikami przez Saharę, czyli ten transsaharyjski szlak, bo on trwał bardzo długo, prawie 13 wieków, więc tylko że intensywność była zupełnie inna. I dlatego najczęściej rozmawia się o tym tak zwanym trójkącie, czyli handlu między Europą, Afryką Zachodnią, Afryką w ogóle, ale szczególnie zachodnią, przynajmniej Afryką Atlantycką i kontynentem amerykańskim. To jest właściwie ten trójkąt. W związku z intensywnością to trwało 404 wieki, i tam po prostu no, absolutnie ludzie byli traktowani jako rzeczywiście towar, w tym znaczeniu towar handlowy, który pakowano, przywożono po drugiej stronie Atlantyku. I dlatego chyba w związku z tą intensywnością my rozmawiamy przede wszystkim o tym handlu niewolnikami uprawianym przez Europejczyków. Natomiast przez, tak jak mówię, 12-13 wieków, przez Saharę trafiali bardzo dużo, trafiło dużo niewolników, to trwało bardzo długo. Jeżeli chodzi o ludzi, powiedzmy, zabieranych z Afryki tej zachodniej, z terenów dzisiejszego Senegalu, ale podejrzewam, że też Gambii, trochę Mali, trochę Gwinei, to ci ludzie, myślę, trafiali bardziej na północy. To są, dzisiaj widzimy, że w Maroku, w Algierii, ale przede wszystkim w Maroku jest czarna ludność, która mieszka na południu. To jest ta kultura ogólnie nazwana gnała. Gnała to jest i muzyka, to jest obrzędowość i na pewno to są ci niewolnicy. Zresztą jakby wracając teraz, robiąc taki nawias, my w Afryce często mówimy
o relacjach między naszymi krajami a Europą, o tych relacjach między białymi a czarnymi, o tym rasizmie, powiedzmy, który się pojawił w tych relacjach. Natomiast czarny człowiek ma też bardzo trudno w krajach północnej Afryki. I to na pewno wynika z tego handlu, który trwał tak długo, że w końcu utożsamiano każdego czarnego właściwie tak jako potomek niewolnika. I sądzę, że i Marokańczycy, i Algierczycy, i Tunezyjczycy o tym wiedzą, mają taką świadomość, że coś gdzieś jednak bardzo głęboko siedzi, w związku z tym, że ten handel trwał tyle wieków. Na pewno im bardziej przesuwamy się na południu Sahary w stronę wschodu, to tym dalej podejrzewam, że z tamtych rejonów, jeżeli chodzi o ten handel arabsko-berberski, bo właściwie tak to wygląda, to trafiali później do Libii, do Egiptu, na Bliski Wschód, do Turcji. Jestem o tym przekonany. Także tak to niestety wyglądało, że ten handel transsaharyjski trwał bardzo, bardzo długo, ale w związku z tym myślę, że o tym się mało mówi, to jest nawet w ogóle temat trochę tabu, dlatego że to muzułmanie uprawiali ten handel i tak naprawdę potem ta religia gdzieś się poszerzyła. W Senegalu mówimy o tym, że jest około 80% czy 85% muzułmanów i w związku z tym, że to są współwyznawcy uprawiali ten handel, to może dlatego akurat ten temat jest tak trochę tabu, bo nie wypada o tym rozmawiać. Ale to jest fakt. Jest fakt, że i ta kultura gnała, o której mówiłem, przede wszystkim na południu Maroka, jest świadectwem tego, że kiedyś handlowano czarnymi przez Saharę. Takim symbolem niechlubnego czasu niewolnictwa stało się Gorę w Senegalu. Dlaczego? Wyspa Gorę, niedaleko Dakaru, stolicy Senegalu, no dosłownie trochę mniej nawet niż około pół godziny promem. To jest wyspa rzeczywiście, która jest bardzo, bardzo znana. Wszystkie osobistości, które przylatują, przyjeżdżają do Senegalu, tam po prostu zwiedzają tę wyspę. Jan Paweł II tam był, Barack Obama był i myślę, że wielu ze świata. Senegalczycy, ja tam trafiłem jako licealista pierwszy raz i rzeczywiście ta wyspa robi wrażenie. Wtedy konserwator to był starszy człowiek, który tak mówił o tym, co się tam działo, że ja pamiętam, że jako uczeń, jak go słuchaliśmy po prostu, no, wyczuwaliśmy, przeżywaliśmy trochę tego, co ci ludzie, którzy zostali najcięższe złapani na kontynencie, przewożeni do tej wyspy, to tam w takich komórkach bardzo ciasnych czekały na statki, które ich zabierały jako niewolnicy do obu Ameryki, do Ameryki też Środkowej. Ale Gorę właściwie symbolizuje to wszystko, to cierpienie, te relacje trudne między Europą a Afryką, ten statut, jak czarny człowiek funkcjonował w wyobraźni Europejczyków, ale faktycznie też jak funkcjonował w życiu w tych relacjach między Europą a Afryką. Gorę zresztą to jest też, ma swoją oddzielną historię. Zanim Francuzi opanowali ten Senegal, tam tłukli się, ja bym to używam specjalnie ten termin, bardzo długo z Anglikami, ale przede wszystkim z Holendrami, bo nawet sama nazwa Gore to jest z holenderskiego, bo my w Senegalu inaczej nazwaliśmy tę wyspę. Kiedy pierwszy Portugalczyk trafił, ten słynny Dias, o którym mówiłem w latach 1414-15, to był ten mniej więcej ten okres, to on nazwał wyspę Gore wyspą Palmy. Zresztą też nazwa samego regionu Dakaru, my mówimy Cap Vert w języku francuskim, czyli zielony przylądek, to jest właściwie też od portugalskiego tego pierwszego żeglarza. To było Cabo Verde. Zresztą teraz też jest państwo, to są wyspy zielonego przylądka, ale one są 500 km na zachód, na oceanie, w oceanie atlantyckim od Senegalu. Ale ten półwysep Dakaru też właśnie Portugalczycy wtedy
nazwali Cabo Verde i to jest bardzo blisko tej wyspy Gore. Także Gore to jest z jednej strony, kiedy tam jest fort, było więzienie i tam widzimy w ogóle to całe uzbrojenie z czasów kolonialnych i przed z czasów nawet kiedy handlowano ludźmi, czyli tak powiedzmy XVII wiek, XVIII do, aż do XIX wieku. Jak się trafia na tę wyspę, to widzimy, ile było tam, ile było walk z jednej strony między Europejczykami, ale przede wszystkim Wielka Brytania, Holandia, Francja, ale też jako miejsce pamięci, gdzie po prostu przechowywano ludzi przed ich transportem, wywożeniem do Ameryki. Zresztą to jest wyspa bardzo ważna dla Afroamerykanów, którzy wiedzą, że ich część ma swoich przodków, którzy ostatnie miejsce, gdzie przebywali na kontynencie afrykańskim, to była właśnie ta wyspa Gore. Także jest pełna symboliki. Francuzi to nie byli pierwsi Europejczycy, którzy przybyli na wybrzeże Senegalu, ale to właśnie oni podjęli się kolonizacji i podporządkowania tego terytorium. Jak wyglądał ten proces podporządkowywania terytoriów senegalskich Francuzom? No tak, z tą kolonizacją mówiłem wcześniej o walkach przede wszystkim między Brytyjczykami a Francuzami i ona trwała od początku. W związku z tym, że Francuzi budując budując miasto Saint-Louis, to wybrali bardzo strategiczne miejsce. To było ujście rzeki Senegalu do Atlantyku. I właśnie w związku z tą strategią, w związku z strategicznym ułożeniem tego miasta, to bardzo długo walczyli z Brytyjczykami. Brytyjczycy w ogóle chcieli mieć miasto Saint-Louis i wyspę Gore. To były te dwa miejsca, na którym im bardzo zależało i stąd bardzo długo walczyli. Więc w Europie i ta wojna siedmioletnia, ona trwała chyba między Wielką Brytanią, Francją a Hiszpanią, to po tej wojnie to zapadały decyzje, ale później też po tym traktacie wersalskim wszystkie te jakby porozumienia, które miały miejsce w Europie, miały też swoje odzwierciedlenie na kontynencie afrykańskim, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o Senegal. Później potem to Francuzi jakoś tak opanowali nad tym regionem, zaczęli po prostu tam zarządzać. I kolonizacja trwała. Oczywiście wszystko na początku było na wybrzeżu, tak jak wszędzie w Afryce, a potem dopiero koloniści zaczęli coraz bardziej w głąb kontynentu. Jeżeli chodzi o Senegal, ja powiem tylko o jednym gubernatorze, który był gubernatorem w Saint-Louis, cały czas na północy, Federbe. To jest człowiek, który tak naprawdę wszedł do głębi Senegalu, zaczął walczyć ze wszystkimi państwami, państewkami, wszystkimi strukturami tradycyjnymi. Najpierw wzdłuż rzeki Senegal, a potem coraz bardziej na południu. Federbe jest taką postacią. Zresztą do dzisiaj jest jego pomnik w Saint-Louis, ale jest część Senegalczyków, ale przede wszystkim mieszkańców Saint-Louis, którzy uważają, że trzeba po prostu wyrzucić ten pomnik, bo to jest człowiek, który jednak bardzo dużo ludzi zamordował. Natomiast wracając do tamtego okresu, on jakby uspokoił dla Francuzów, oczywiście z punktu widzenia Francuzów, cały ten region dzisiejszego Senegalu, ale też zbudował szkołę. Między innymi tam była jedna szkoła o bardzo kontrowersyjnym profilu, dlatego że dzięki tej szkole Federbe szantażował tych tradycyjnych przywódców duchownych i innych, bo zapraszał ich dzieci do tej szkoły, a oni byli gdzieś tam po prostu na zasadzie uspokójcie się, bo tutaj mam wasze dzieci. Też będziemy dzisiaj rozmawiać o słynnych szersach senegalskich. To są żołnierze z Afryki Zachodniej, z całego terytorium Afryki Zachodniej i też po części środkowej, bo z Kamerunu też byli, którzy brali udział i w pierwszej, i w drugiej wojnie światowej. A to Federbe właściwie tak w XIX wieku był tym inicjatorem
tego korpusu. On po prostu padł na pomysł, żeby takie ciało wojskowe powołać do życia. Także no, w momencie, kiedy Francuzi opanowali cały ten Senegal, później była taka czwórka, do której też wrócimy, czwórka najstarszych miast. To jest oczywiście Saint-Louis jako bardzo stary, XVII wieku, to jest Wyspa Gore. Potem mamy jedną miejscowość, jest Dakar i pod Dakarem była druga miejscowość, która się nazywa w języku Wolof Tengej, a którą Portugalczycy, bo właściwie tak wracamy cały czas do nich, bo jeżeli chodzi o nazewnictwo, to oni bardzo dużo zostawili. Tengej Portugalczycy nazywali Rio Fresco, co zostało zamienione na Rufisk, bo w Senegalu teraz, jeżeli chodzi o Tengej, po francusku Rufisk, ale to od Rio Fresco, czyli to jest miejscowość, gdzie Portugalczycy żeglując znaleźli świeżą wodę i stąd ta nazwa. Także cały czas nazewnictwo, powiedzmy, troszeczkę portugalskie, ale później to Francuzi opanowali ten region i stąd Senegal był kolonią francuską. Z czasem to również Senegalczycy trafiali do Europy. Kim byli ci Senegalczycy pierwsi, którzy docierali do europejskich państw? Jakie były okoliczności ich pojawienia się w tamtym miejscu? Czy byli to tylko niewolnicy? Tak. Pierwsi Senegalczycy, którzy trafili do Europy, to jest tak naprawdę początek, powiedzmy, XX wieku. I cały czas musimy pamiętać o tym, że Saint-Louis, miasto przy ujściu rzeki Senegalu do Atlantyku, więc bardzo dużo się działo wzdłuż rzeki. I tam Francuzi zatrudniali jako marynarze we wszystkim, bo wszystko się działo na statkach. Przede wszystkim jedną grupę etniczną, która się nazywa Saracole. Oni żyją właściwie tak po jednej i drugiej stronie rzeki Senegalu, czyli część w Senegalu, część w Mauretanii i część w Mali. Przede wszystkim ich zatrudniono. W momencie, kiedy rzeka traciła troszeczkę na znaczeniu, to oni później zostali, szczególnie podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, zatrudnieni przez Francuzów do pracy na statkach. Przede wszystkim oczywiście to były te marynarki i jestem przekonany, że to jest ta pierwsza grupa, która tak naprawdę z Senegalu trafiła do Europy i do Francji. To początek, to się wszystko się odbyło w okolicach przed pierwszą, czy tuż po pierwszej wojnie światowej. W epoce kolonializmu Senegal zasłynął również z dostarczania rekrutów. Owi słynni strzelcy senegalscy, kolonialne siły Francji, które walczyły również na frontach wielkich wojen. Jaka była ich pozycja w społeczeństwie wówczas kolonii rządzonej przez Francuzów? Jaka była ich sytuacja? Tak, mówiłem o tym, że ten słynny gubernator Senegalu, Federbe, założył takie ciało, które nazwał szelsami senegalskimi. Oczywiście senegalskimi, dlatego że stolica całego terytorium tej zachodniej Afryki, tej francuskiej, była stolica, była w Senegalu, stąd nazwa, jakby ten przymiotnik senegalski. Natomiast ci ludzie, żołnierze, pochodzili z całego terytorium, z dzisiejszego Mali, z Burkina Faso, z Nigru, Wybrzeże Kostsłoniowej, Gwinea, Togo, z Beninu, z Kamerunu, to był cały ten region. I oni właściwie tak pierwszy raz pojawili się w Europie podczas pierwszej wojny światowej. Pojawili się dlatego, że jest postać, o której powiemy później, to jest Blaise Diagne. On był pierwszym deputowanym czarnym w parlamencie zgromadzeniu francuskim, w parlamencie francuskim. I to było w drugiej dekadzie XX wieku.
więc 1914-16 już był deputowanym. I on został oddelegowany do tego, żeby po prostu przyjechać do tej Afryki Zachodniej i namówić ludzi do tego, żeby się zaangażowali w szeregach francuskich sił, żeby walczyć na front. Do Bleżdżań akurat wrócimy później, ale w każdym razie tak to wyglądało, że Strzelcy Senegalscy walczyli na frontach I wojny światowej, na pewno wtedy było ich trochę mniej, natomiast podczas II wojny światowej to ich przyjechało bardzo, bardzo duża grupa i no, dzisiaj mówi się o tym, że Francuzi pchali ich jako taką, jakie mięso armatne, nie wiem, czy tak chyba tak to się mówi, pierwszy front i rzeczywiście robili wrażenie na, podczas I wojny światowej i podczas drugiej na Niemcach czy Prusakach, tak? Tak się mówi, Prusak, tak? Więc tak to wyglądało. Także ci Strzelcy przede wszystkim to oczywiście później walczyli też na różnych frontach, wiem, że tam i Madagaskar, i Wietnam, i też podczas tej wojny w Algierii, kiedy jeszcze Francuzi rządzili w Afryce Zachodniej. Tak to właśnie wyglądało. To więc warto pamiętać o tych Strzelcach senegalskich, którzy nie pochodzili tylko z Senegalu. Francuzi nie ukrywali w swoim programie, że chcieliby uczynić z mieszkańców kolonii Francuzów. Na czym jednak to czynienie Francuzów z Senegalczyków miało polegać? Czy oznaczało również uprzywilejowanie względem prawa? Jak ten proces romanizacji przebiegał właśnie w Senegalu? Tak, musimy pamiętać, że kiedy Senegal był kolonią, to już nawet w drugiej połowie XIX wieku, w latach 70. i 80. były cztery stare miasta, cztery gminy, w języku francuskim mówimy o les quatre communes, czyli cztery gminy, to są te słynne, o których mówiłem, to jest Saint-Louis i Gorée, to są najstarsze. Potem mamy Rufisque i Dakar. To jest ta czwórka, która miała specjalne statuty. To mieszkańcy tych czterech gmin, czarni czy Europejczycy, mieli po prostu swoje przywileje. Nie mieli akurat francuskiego obywatelstwa, bo obywatelstwo się pojawiło dopiero po I wojnie światowej, ale w drugiej połowie, w końcówce XIX i początek XX wieku, to oni mogli głosować na radnych, mieli prawo głosu w miejscu, więc oni po prostu mieli specjalny statut w koloniach. I ta polityka asymilacji, do której Francuzi dążyli wszędzie, gdzie mieli swoje kolonie, w odwrotności do tego, co robili inne mocarstwa europejskie, kolonialne, Brytyjczycy, Portugalczycy czy powiedzmy tam Niemcy, to tamci rządzili na odległość. Francuzi chcieli ze wszystkich robić Francuzów, oczywiście poprzez kulturę. I taką politykę asymilacji właściwie tak uprawiano w Senegalu. Najlepszym przykładem to jest właśnie ten deputowany, o którym mówiłem, Bleżdżań, który trafił do francuskiego parlamentu w 1914 roku, to jest konkretna data, czyli po prostu no, podczas jakby na początku pierwszej wojny światowej. To jest człowiek, który się urodził w Senegalu, urodził się na wyspie Gorée, dlatego właściwie tak mógł pretendować do francuskiego obywatelstwa. Mówię o tych czterech gminach. On akurat urodził się w Gorée. Został wychowany, adoptowany przez rodzinę francuską, dzięki temu nauczył się pisać, czytać, chodził do szkoły, potem trafił do Francji. No i później służył, w tamtych czasach chyba on był jedyny w Afryce, na pewno jako pierwszy czarny człowiek, który trafił do parlamentu, a po drugie funkcjonował w rządach, wysyłano go do różnych miejsc w Afryce i też w tych francuskich koloniach Ameryki Środkowej, ale potem działał w Senegalu, jest bardziej znany właśnie jako ten, który walczył na swój sposób prawa dla czarnych, chociaż dzisiejszy Senegal patrzy na niego troszeczkę inaczej, ale w tamtych czasach rzeczywiście starał się. W momencie, kiedy przyjechał do Afryki,
oddelegowany, żeby przygotować nabór do sił francuskich, czyli zaprosić szelsów senegalskich do udziału w wojnie, to co obiecywał, to musiał po prostu walczyć, żeby jednak rząd francuski później to, te zobowiązania jakby wziął do serca. Bo na pewno zapraszając i namawiając ludzi do tego, żeby brali udział w pierwszej wojnie światowej, to musiał coś obiecywać. Więc Bleżan właściwie jest takim typowym przykładem asymilacji, ale też mieszkańcy, czarni ludzie, którzy mieszkali w tych czterech gminach. Bo nie chodziło tylko o to, żeby nauczyć się mówić po francusku, ale po prostu żyć tak jak ci koloniści, którzy byli na miejscu. Także Francja miała właściwie taką politykę asymilacji, robi ze wszystkich Francuzów. Nie chodziło oczywiście o to, żeby zmieniali kolor skóry, ale chodziło o pewną mentalność, o to, żeby się włączyć, przyłączyć do tego, co Francuzi uważali za swoją kulturę, którą mieli obowiązek, nie wiem, promować, eksportować, cywilizować, jakkolwiek to nazwijmy, to starali się o to właśnie, żeby w swoich koloniach edukować ludzi miejscowych w taki sposób, żeby potem byli przygotowani do bycia obywatelami tego dużego kolonialnego, że tak powiem, tworu, którym właśnie była, jeżeli chodzi o Afrykę Zachodnią, AOF, czyli zachodnioafrykańskie terytoria francuskie. Od kiedy możemy mówić o masowym napływie Senegalczyków do Europy? Czy ta senegalska diaspora kształtowała się już przed pierwszą wojną światową? Jakie były jej losy? Tak, jeżeli chodzi o taką masywne wyjazdy do Francji, to na pewno po uzyskaniu niepodległości. To jest połowa lat 60., lata 70., oczywiście XX wieku. Dlatego, że Francja podpisała umowę z tymi świeżo niepodległymi krajami Afryki, szczególnie Afryki Zachodniej, o takim przepływie, tam po prostu wymiana, przepływ ludzi, to tam podpisano odpowiednie, powiedzmy, porozumienia. I oczywiście na początku raczej ci Senegalczycy, na przykład, którzy studiowali, powiedzmy, i było ich bardzo mało przed uzyskaniem niepodległości, to ci ludzie z perspektywy uzyskania niepodległości, tworzymy swój kraj, wszystko od początku i tak dalej, zachęcała wszystkich do powrotu raczej, a nie do wyjazdu do innych krajów, więc ta elita wracała do Senegalu. Natomiast ta migracja, o której mówimy, powiedzmy, ta ekonomiczna czy jakaś inna, ona wynikała z tego, że Francja po prostu zapraszała ludzi na konkretne kontrakty, czy przede wszystkim to byli mężczyźni, żeby pracowali w tej Francji. Przede wszystkim to był przemysł motoryzacyjny, to są te samochodowe. I wiemy nawet w Senegalu, z których regionów ludzie trafiali. Francja bardzo dobrze znała wszystko, co było wokół, wzdłuż rzeki Senegalu. Więc wracamy do tej grupy etnicznej Saracole, ale też wzdłuż rzeki Senegalu, bliżej granicy z Gwineą, to ten region, który nazywamy Senegal Oriental, czyli wschodni Senegal, to jest południowo-wschodnia część, to stamtąd też zaproszono robotników, czyli mamy tak rzeka Senegalu, od północy Saracole, potem na południu i w regionie, który się nazywa Casamance. I tam to też była konkretna grupa etniczna Manchac. Więc Francja zapraszała tak naprawdę trzy grupy etniczne, które mieszkały w różnych regionach Senegalu, do pracy w tych fabrykach samochodowych. To, jeżeli chodzi o lata 60. i 70., to przede wszystkim była ta grupa, która po prostu na specjalnych zasadach znalazła się we Francji i w tych fabrykach samochodowych. Natomiast w tamtym czasie, w związku z tym, że Senegal było bardzo świeżo, niepodległe, to po prostu nie było sensu w ogóle emigrować. Tam nadzieja, perspektywa tworzenia nowego państwa po prostu zatrzymuje ludzi. Ludzie mają zupełnie inne sprawy na głowie. Myślą o tym, żeby zbudować coś, co dopiero się rodzi, niż wyjechać, bo nawet wtedy nikt nie myślał o wyzwaniach czy problemach. Także tak to mniej więcej wyglądało.
Wybucha pierwsza wojna światowa, a Senegalczycy ruszają na front tej wojny również w Europie. Jak wyglądało to doświadczenie pola bitewnego, moment, kiedy żołnierze senegalscy strzelają do żołnierzy innych europejskich armii? Co tak naprawdę ta pierwsza wojna w sprawie senegalskiej zmieniła? No tak, obecność, pierwszy raz przyjeżdża Afryka tak masowo do Europy. To jest właśnie podczas tej pierwszej wojny światowej. Musimy teraz, żeby mówić o konsekwencjach w sensie psychologicznym i innych, musimy wrócić do obrazu tej Europy w tej Afryce. Do tej pory, do tej pierwszej wojny światowej było tak, że przyjeżdża człowiek, biały człowiek, który ma cywilizować, który jest, że tam, tym standardem bycia człowiekiem, który ma po prostu ten, właśnie ten kontynent cywilizować. Więc stoi na piedestale i rozkazuje, sprzedaje ludzi, robi wszystko, co chce. Tak to wyglądało. Więc jestem przekonany o tym, że Afrykanie patrzą na tych Europejczyków zupełnie z punktu widzenia takiego gościa, który jest niżej i patrzy na tego, który jest bardzo wysoko. Tak to funkcjonowało, bo Afrykanie w ogóle, mówię o tej czarnej Afryce, nie wiedzieli o tym w ogóle nic o tej Europie. Więc pierwszy raz Afrykanie trafiają do Europy i to nie były wakacje, tylko po prostu od razu trafiają na front. Pierwszy raz walczą obok białych, żeby zabić innych białych. Więc to już zmienia bardzo dużo. Bardzo dużo, dlatego że zobaczą, że to jest człowiek, zwykły człowiek, tak jak ja. I jestem przekonany, że ta pierwsza wojna, oczywiście druga wojna to jeszcze to bardziej podkreśla, bo wtedy przyjeżdża jeszcze więcej wojskowych, żołnierzy z kontynentu afrykańskiego. Ale podczas pierwszej wojny myślę, że cierpieli, bo to była wojna no, dziwna. Poza tym myślę, że nie byli przygotowani na pewno do zimy, więc na pewno były te problemy. Ale z drugiej strony, wtedy myślę, pierwszy raz zobaczyli, że to są zwykli ludzie, ci, którzy wmawiali nam, że nie mamy kultury, że mamy się od nich wszystkiego nauczyć, że po prostu mamy ślepo wykonywać rozkazy, że oni są lepsi i tak dalej. Pod tym kątem jestem przekonany, że to była taka mała rewolucja w głowach tych szelców senegalskich, którzy właściwie tak trafiają do Europy, zobaczyli, że po prostu to jest zwykły człowiek, tak jak ja. Ale Senegalczycy pojawiają się nie tylko we francuskim wojsku, we francuskiej armii, pojawiają się na francuskich uczelniach, pojawiają się również w polityce. Blaise Diagne, który jest chyba jednym z takich najbardziej znanych senegalskich działaczy politycznych tamtego okresu, również trafia do Francji. Jak wyglądał los i drogi tych ludzi, którzy zamiast rzemiosła wojskowego wybrali naukę? A w końcu politykę. No, do Paryża i do wyższych uczelni francuskich, powiedzmy, w okresie międzywojennym, bo to jest jakby ten najważniejszy, no tak, trafiają studenci z Afryki i nie tylko z Afryki. Chodzi o to, że trafiają czarni studenci, ale też z kolonii amerykańskich, czyli z tych kolonii, szczególnie na Karaibach, powiedzmy z Gujany, ale z Martiniki, Guadeloupe, to są te wyspy francuskie, które zresztą są dzisiaj departamentami zamorskimi, ale wtedy to były kolonie. Stamtąd trafiają studenci i trafiają też studenci z Afryki i tam po prostu poznają się. Jeżeli jest ruch, który powstaje, jest wynikiem tych spotkań, refleksji tych intelektualistów, o którym powiemy później, czyli negritude, ale właśnie to jest pojęcie, które pojawiło się podczas spotkań właśnie tych studentów z Ameryki Środkowej i z Afryki. Plus oczywiście też myśl Afroamerykanów, którzy wcześniej zaczęli o tym rozmawiać, o miejscu czarnego człowieka w ogóle w świecie,
w świecie biały, ale w świecie właśnie tej kultury dominującej, tej europejskiej i później, która się dostała do Ameryki. Bo myślę, że Marcus Garvey, o którym mówimy, też był częścią tego wszystkiego. Natomiast wracając do samego Paryża, to prawda. Léon Gontran Damas, Senghor, pierwszy prezydent Senegalu i wielu, wielu innych, to w latach 20. i 30. To są osoby, które studiowały na francuskich uczelniach i weszli, osoby, które weszły do polityki. Także to był bardzo, bardzo ważny okres, szczególnie po tej właśnie pierwszej wojnie światowej, bo tam część też Shellsów została i wydaje mi się, że intelektualiści spotkali zwykli ludzie, którzy przyjechali troszeczkę wcześniej podczas tej wojny, to byli zwykli, nie wiem, rolnicy, rybacy, ale mając ta pierwsza grupa, mówię o tych Shellsach wojskowych, o tych żołnierzach, którzy mieli takie szczególne doświadczenie, na pewno spotykając właśnie tych studentów, którzy pojawili się troszeczkę później, to były dwa pokolenia, które się zajmowały zupełnie czymś innym, ale jednak których łączyło statut osoby, która pochodzi z terenów kolonialnych, osób, które po prostu stały niżej w stosunku do Francuzów i myślę, że z tych rozmów, spotkań właściwie tak na pewno fermentowało coś, co potem było dobrą rzeczą dla kontynentu, dla przyszłych krajów, które zaczęły myśleć o uzyskaniu niepodległości, ale to było troszkę już jeszcze za wcześnie. Kończy się pierwsza wojna światowa. Co dzieje się z żołnierzami? Nie ma już wojny, nie ma walk. Jakie są dalsze losy senegalskich żołnierzy? Po tej pierwszej wojnie światowej oczywiście Shellsy wracają. Wracają do Afryki, do swoich regionów. Natomiast część została i z tego co pamiętam, bardzo dużo nawet wśród nich pracowało w portach, właśnie w fabrykach, ale przede wszystkim porty i poczta. Właściwie ta poczta, nie wiem skąd, ale rzeczywiście część z nich została w tej Francji. Myślę, że to był mały procent, bo jednak to były czasy, kiedy szczególnie ta pierwsza wojna światowa, to po prostu wtedy myślę, że koloniści nie bardzo chcieli pozwolić na to, żeby jednak Afrykanie funkcjonowały swobodnie, no bo musieli zachować pewien obraz, pewną ideologię, pewną filozofię, pewien dystans między kolonistami a czarnymi. Także jakiś procent na pewno wśród tych Shellsów została w tej Francji. Senegalscy intelektualiści wykształceni na francuskich uczelniach, na francuskich uniwersytetach zaczynają wkraczać coraz odważniej w świat życia intelektualnego. Tworzą zresztą nowy prąd, który nazywa się Negritude. Przywracają Afryce historię, zaczynają inaczej patrzeć na samą Afrykę i Afrykanów, Senegal, Senegalczyków, ale wciąż są zafascynowani językiem francuskim i kulturą francuską. Skąd tak wielka fascynacja tym, co zaczerpnęli w czasie nauki we Francji? No, siła kultury w ogóle europejskiej, no ona się wzięła stąd, że Europa korzystała z dobrobytu Grecji, korzystała z dobrobytu Rzymu, korzystała z ideologii z chrześcijaństwa. Na pewno korzystała z Egiptu, oczywiście nie przyznaje się do tego, ale korzystała też z relacji tej walki, ale na poziomie umysłowym ze światem muzułmańskim w średniowieczu. To wszystko powodowało, że po prostu mamy taką Europę, jaką mamy. Ale teraz myślę, że bardziej chodzi o to, że ta kultura europejska przedostała się na inne kontynenty. Można powiedzieć, że Europejczycy byli, nie wiem, bardziej ciekawsi czy zachłanni, dlatego że jednak czy to jest Krzysztof Kolumb, czy to Portugalczycy, którzy trafili na zachodnie wybrzeże Afryki, to tam przypadek, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, jednak szukano kości słoniowej, szukano przede wszystkim złota wszędzie. I to pchało później, oczywiście to nabrało zupełnie innego charakteru, ale od tego wszystko się tak zaczęło. Natomiast myślę, że Francja jednak funkcjonowała wśród
wśród tych mocarstw, powiedzmy, kolonialnych, jakimi były Holandia, Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania, Niemcy. No i akurat tak się złożyło, że Senegal trafił pod, powiedzmy, pod, w tym przedziale, powiedzmy, francuskim. No i tak to wyglądało. Natomiast a propos siły tej kultury francuskiej, no, Afryka cierpiała z tego powiedzmy uniwersalnego tak naprawdę dobrobytu, bo nie będziemy grzebać kto skąd, z kogo, od kogo, od czyjej wiedzy, z której kultury korzystał, żeby tworzyć swoją własną. To ja uważam, że to wszystko krąży. Więc trudno powiedzieć, że dany kraj wymyślił odtąd dotąd, ten kraj po prostu korzystał z czegoś, co było i polepsza i przekazuje dalej. W każdym razie pojawia się ten ruch, Negritude, to jest, wracając do tych studentów i z Ameryki francuskiej, i z Afryki tej francuskiej, to oni się spotkali po prostu w tym Paryżu i postanowili, że jednak to, co Europa uważała za nieludzkie, za prawie zwierzęce, za mającego nic wspólnego z kulturą, z wiedzą, z intelektem i tak dalej, że jednak ten kontynent to ma, że czarni ludzie to mają i że po prostu oni będą to podkreślać. Tak naprawdę to jest w skrócie, na tym polegał ten ruch negritude, który można tłumaczyć w języku polskim na murzyńczkość. To znaczy, że oni przyjęli coś, co tworzyli w ogóle nowe słowo w języku francuskim, bo negr to jest czarny. Po polsku można to tłumaczyć jako murzyn, czyli ten niewolnik. A oni z tego stworzyli słowo murzyńczkość. Tłumaczę to dosłownie z języka polskiego francuskiego na polski. Tego słowa tego terminu nie było. Oni to wymyślili i z czego to robiono, traktowane jako nic, jako bezwartościowe, po prostu oni to złożyli na tron, na ołtarz, żeby pokazywać, że to jednak jest to, to ma swoją wartość, że ten kontynent ma swoją historię, ma swoje dobra, ma swoją cywilizację. To nie jest historia Afryki, nie zaczęła się od momentu, kiedy Portugalczycy się pojawili, później po kolei Brytyjczycy, Francuzi, Holendrzy, Niemcy i inni. Że na tym kontynencie zawsze było coś i teraz to, że ktoś to neguje, to jest jakby sprawa tego ktoś, tak? Natomiast oni będą starali się poprzez literaturę przede wszystkim i filozofię pokazywać, że jednak coś było na tym kontynencie. Na tym właściwie tak naprawdę w skrócie polegał ten ruch, negritude. To słowo tak naprawdę wymyśliła trójka, to jest Leon Damas, Aimé Césaire, to są poeci z Guadeloupe i Martiniki, plus pierwszy prezydent Senegalu, Senghor, to oni się poznali w latach 20. 30. w Paryżu, będąc studentami. Kończy się dwudziestolecie międzywojenne, rok 1940, Francja znów na wojnie, Francja właściwie upada, staje się krajem okupowanym. Natomiast jak zachowują się w tej sytuacji Senegalczycy? Jak zachowują się owi senegalscy wojskowi? Czy są wierni rządowi Vichy, który sprzyjał Niemcom, czy też stają po stronie de Gaulle'a? Tak, żeby odpowiedzieć na to pytanie, po której części były kolonie, czy byli szelcy senegalscy? Bo to tak jak naprawdę, kiedy mówimy o II wojnę światową, i mówmy o udziale kolonii, to przede wszystkim mamy na myśli szelców senegalskich. Ja nawiążę do jednej sceny filmu naszego najwybitniejszego reżysera, nazwanego zresztą ojcem kina afrykańskiego, Sembène Ousmane, który kręcił film pod tytułem Charoy. Charoy to jest miejscowość pod Dakarem, do której trafili szelcy senegalscy, czyli ci żołnierze,
którzy wracali po II wojnie światowej, w zasadzie pół roku przed zakończeniem, bo oficjalnie, jeśli II wojna się zakończyła w maju, to oni, 1945 roku, to oni na początku, pod koniec listopada już byli na statkach i trafili do tego obozu w tej wiosce, która się nazywała Czaroj. Tam mieli czekać na swoje żołdy, żeby później pojechać do swoich regionów, do innych części Afryki Zachodniej. I tam oczywiście wszystko się zakończyło źle. Ale w każdym razie, wracając do filmu, to Semyon Usman pokazuje tam jedną scenę. A propos, za kim byli, za marszałkiem, za Vichy, czy za generałem de Gaulle. Oczywiście do momentu, kiedy Francja się nie poddała, to tam Vichy rządził. A potem de Gaulle miał swój obóz, a Vichy współpracował z Niemcami. I teraz w tym filmie jest scena, kiedy komendant tego obozu, Francuz, zdejmuje taki plakat, na którym był marszałek, wyrzuca go i przykleja de Gaulle. I potem się pojawiają ci żołnierze, Afrykanie, i jeden mówi, to jak można, jak to jest możliwe? Bo jeden mówi, a teraz Francją rządzi de Gaulle, a ten drugi mówi, a nie ma Vichy? Mówi, żyje. A on mówi, on jest marszałkiem? Tak. A tamten jest generałem? Tak. To jak to możliwe, że generał jest szefem marszałka? To jest właściwie taki ciekawy moment. Właściwie to pokazuje to, że ci żołnierze, czyli ci strzelcy senegalscy, akurat w pewnym momencie pracowali dla Francji, ale w momencie, kiedy się pojawił ten podział między Vichy a de Gaulle'em, to po prostu przeszli na stronę de Gaulle'a. Tak to mniej więcej wyglądało. Także ja pamiętam, że nawet de Gaulle chyba bombardował w latach 40., 40., którymś tam bombardował Dakar, to było bardzo króciutkie, bo kolonialne władze nie chciały się przyłączyć do niego, ale później to się wszystko zmieniło. Także wracając do pytania, to Strzelce wybrali, przynajmniej ta kadra oficerska, to byli sami Francuzi, którzy przecież jakby organizowali te oddziały. To ta kadra najpierw była za Vichy, a potem zmieniła zdanie i przeszła na stronę de Gaulle'a. Także zakończenie wojny to było po stronie de Gaulle'a. Ta druga wojna światowa jest taką cezurą, kiedy Afryka budzi się. Budzi się do niepodległości, bo upadają też kolonialne imperia. Zaczynają tracić kontrolę takie kraje jak Francja czy Wielka Brytania nad swoimi zamorskimi posiadłościami. A Senegalczycy, jak odnajdują się w tej nowej rzeczywistości? Czują się oszukani i docenieni? A w jaką stronę chcą iść, jeżeli chodzi o współpracę z Francją? Tak, teraz rozmawiamy o tym, o powrocie tych Strzelców i o tym obozie, o którym mówiłem, Czaroj. Tam problem polegał na tym, że kiedy zakończyli swoje działanie wojenne, to Francuzi im obiecali, że dostaną swój żołd, ale dopiero jak dotrą do Afryki, na kontynent. Więc ci wszyscy Strzelcy trafiają do Senegalu, do Dakaru i zostali umieszczeni w jednym obozie pod Dakarem, w miejscowości, która się nazywa, to była wioska, która się nazywała Czaroj. I w pewnym momencie oni zaczęli się domagać, to kiedy dostają swoje pieniądze, żeby wrócić do swoich wiosek, do swoich krain, do swoich miejsc. Ale okazało się, że władze francuskie nie chcą im płacić, tak jak weterani francuscy. Oni mieli dostać połowę albo 1/4. I właściwie tak wybuchł ten bunt. W związku z tym, że oni nie byli uzbrojeni, podczas rozmów, żeby sytuację uspokoić, wszedł do nich jeden z takich wojskowych, nie wiem, czy on był generałem, ale w każdym razie wyższą rangą, który przyszedł, żeby po prostu z nimi rozmawiać. I został przestrzymywany przez tych żołnierzy, którzy nie byli uzbrojeni, ale domagali się jednak podobnego traktowania jak wszystkich, jak pozostałych żołnierzy, czyli tak jak chcieli być traktowani jak biali po prostu Francuzi, którzy też walczyli obok nich, razem z nimi przeciwko Niemcom.
No i Francuzi nie byli zadowoleni i niestety doszło do masakry. Po prostu zaczęli strzelać do nich. Część się udało uciec, ale większość jednak po prostu poległa na miejscu. Do dzisiaj ta sprawa nie jest do końca wyjaśniona, bo nie wiadomo nawet ilu było, bo potem Francuzi po prostu zrobili jedną dużą dziurę w ziemi i wrzucili wszystkich, także do dzisiaj nie wiadomo, ilu ich było. I jakby wracając do zakończenia wojny, to jest jeden wątek. To jest ten wątek na ziemi afrykańskiej, czyli w Senegalu. Natomiast jest jeden wątek, który był jeszcze bardziej bolesny dla tych żołnierzy. Dlatego, że tuż pod koniec wojny de Gaulle nie chciał, żeby wśród wojsk, które będą maszerować w Paryżu, jako zwycięskie wojny, żeby tam byli czarni. I niestety zorganizował taką rzecz, która była haniebna, dlatego że to było tak, że młodzi Francuzi, którzy nie walczyli albo bardzo krótko walczyli, stali naprzeciwko, czyli były dwa rządy. Czyli Szelce z jednej strony ze całym swoim takim swoim uzbrojeniem, obok naprzeciwko każdego Szelca stał młody Francuz, który w ogóle nie walczył. I ci Szelce musieli przekazał cały swój strój, broń i wszystko tym młodym Francuzom, którzy potem pod koniec wojny maszerowali w Paryżu jako zwycięzcy. Więc to jest bardzo znany, mało znany wątek tej wojny, ale niestety de Gaulle dopuścił się do czegoś takiego, bo dlatego, że dla niego presji Francji, mimo tego, że ci Szelcy, czarni Afrykanie walczyli na froncie, to jest jedna rzecz, on to traktował chyba jako obowiązek służącego, tak? Ale ten służący nie mógł paradować w Paryżu jako ten, który po prostu doprowadzi do zwycięstwa Wielkiej Francji podczas wojny. Także to są te dwa wątki, moim zdaniem, które doprowadziły do czegoś takiego, czyli masakra w Czaroj, już w Afryce, i te haniebne zachowanie władz francuskich, którzy nie chcieli, żeby czarni żołnierze maszerowali przed Francuzami w Paryżu, jako też tych, którzy doprowadzili do tego, do zwycięstwa ostatecznego, czyli oni byli cięższą tej machiny. Natomiast później oczywiście de Gaulle wrócił do tej Afryki, ale to już myślę, ten okres, ostatnie 15 lat po wojnie, już było wiadomo, że ta Afryka się już nie chce być pod panowaniem francuskim. No to dlatego, że pierwszy raz, czy drugi raz, bo podczas pierwszej wojny światowej była jakaś grupa Afrykańczyków dotarła do Europy, a natomiast druga wojna to było już masowo i myślę, że ci ludzie po powrocie do Afryki na pewno myślę, że ten świat to już jest początek czegoś nowego. To nie może trwać ta sytuacja, że ci Francuzi będą nami rządzić. Więc po prostu, bo widzieli, że to są zwykli ludzie, że my też jesteśmy częścią tego dużego tworu, ale wcale nie jesteśmy tak bierni, jak oni by chcieli, żebyśmy się zachowywali. Braliśmy udział, przelaliśmy swoją krew, w zamian to po prostu muszą być jakieś postępy i myślę, że to przyspieszyło na pewno uzyskanie niepodległości krajów afrykańskich, szczególnie po tej II wojnie światowej. A czy po II wojnie światowej Senegalczycy wciąż chętnie wybierają Francję? Mnie się wydaje, że po tej II wojnie światowej prawdopodobnie więcej tych wojsk, ci byłych żołnierzy zostało w tej Francji. Ale tak jak mówię, to wtedy już na pewno świadomie wszyscy dążyli do uzyskania niepodległości. I sądzę, że raczej ludzie wracali do tych kolonii francuskich z nadzieją, że w najbliższym czasie już nastąpią wielkie zmiany, które oczywiście miały miejsce potem już w latach 60., roku właściwie 60., który był rokiem Afryki. Jaki wpływ na tę migrację Senegalczyków do Europy miała sama dekolonizacja? Czy ta migracja zaczęła być jeszcze większa, czy też zaczęła się ograniczać? Czy Senegalczycy woleli zostawać w kraju, który dopiero się kształtował, czy też ruszać do Francji, metropolii? Ja myślę, że dekolonizacja raczej nastawiała ludzi do tego, żeby zostali u siebie. Myślę, że wtedy to nikt nie myślał o powrocie do Europy. To koloniści wracali oczywiście. Myślę, że to Francuzi po prostu pakowali swoje rzeczy, żeby wrócić. Część z nich, bardzo duża część została.
bo ze Senegalu nie wyrzucono tak naprawdę Francuzów. Wszystko się obyło, jeżeli chodzi o uzyskanie niepodległości. Jedyny kraj, który powiedział nie, to była Gwineja w 1958 roku. A teraz między tak naprawdę całe lata 50. to były takie szachowanie. Francja proponowała funkcjonowanie tych kolonii w ramach tej Wielkiej Francji, a później miała być częściowa niepodległość, żeby jednak to wszystko było cały czas w Unii z Francją, ale Gwineja powiedziała nie i w 1958 roku Gwineja już była niepodległym państwem. Natomiast w tym okresie i Senegal, Mali czy inne kraje były w Unii z Francją. Ale generalnie pozyskanie podległości, myślę, że raczej Afrykanie myśleli o tym, żeby jednak już zacząć tworzyć własne państwo, żeby nowe instytucje, żeby postęp, żeby po prostu rozwijać te kraje. Więc raczej myślono o tym, żeby zostać, niż żeby emigrować. W ogóle jestem przekonany, że emigracja była czymś, co nie funkcjonowało w ogóle w świadomości ludzi. Ale to nie tylko Francja staje się nowym domem Senegalczyków. Senegalczycy i Senegalki trafiają do innych krajów Europy. Gdzie tworzą najsilniejsze społeczności, gdzie tworzą najsilniejsze senegalskie diaspory? No tak, tak jak mówię, ta masowa emigracja ruszyła gdzieś w połowie lat 60. i w latach 70., ale to były przede wszystkim takie zaproszenia tak naprawdę. Ja pamiętam, że w latach 70. Gabon był takim bardzo, Gabon w Afryce Środkowej był takim bardzo modnym kierunkiem, ale bo to było bardzo obecne w mediach. Mówiło się o tym, że Senegal jako państwo wysyła robotników, bo tam budowali, no przede wszystkim to byli robotnicy do Gabonu, które po prostu się wtedy budowały jako młode państwo, a jednak Senegal jako była stolica całego tego, mówię Senegal jako stolica, ale mam na myśli Dakar i Saint-Louis, które były stolicami, miał pewien bagaż, pewne przygotowanie i Gabon chciał z tego korzystać. I pamiętam, że w czasach za prezydenturę Leopolda Senghora, czyli pierwszego prezydenta, to tam był kontrakt podpisany z Gabonem. Natomiast jeżeli chodzi o Francję, to wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej, że przemysł przede wszystkim samochodowy potrzebował robotników i zaproszono trzech głównie grup etnicznych, nie wiem dlaczego, ale tak to wyglądało. Natomiast nowe kierunki przez całe lata 80. to potem pojawiła się ta era, że studenci jeżdżą do tej Francji, osoby, które handlują, zajmują się biznesem, też podróżowały, ale nie tylko tam, ale do Stanów, Stany Zjednoczone, Włochy i Hiszpania pojawiły się jako po latach, w drugiej połowie lat 90. te kierunki przede wszystkim, dużo też nielegalnej emigracji w kierunku właśnie Hiszpanii, co to trwa do dzisiaj, ale wyłączając Francję, wydaje mi się, że najwięcej Senegalczyków teraz można spotkać w Hiszpanii i we Włoszech. Natomiast XXI wiek to przede wszystkim, myślę, Stany Zjednoczone. Jednak to, tam jeżdżą na pociągu też, to są osoby, które handlowały, ale już Senegalczycy emigrują do Ameryki, ale przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Także mniej więcej tak to wygląda. A ja podam może, żeby pokazywać, jak intensywna jest ta migracja Senegalczyków. Ja myślę, że my tutaj w Polsce wiemy coś na ten temat, patrząc na naszą Polonię. My jesteśmy wszędzie, na wszystkich kontynentach. I też patrząc, wracając do XXI wieku, w ciągu 5 lat, między 2010 a 2015, wyjechało z Senegalu 1,2% ludności. To jest strasznie dużo. Bardzo dużo. Jakieś 150, troszeczkę mniej niż 160 tysięcy ludzi wyjechało. I teraz to są dane rządowe, więc mówimy o tych
legalnych wyjazdach z paszportami. I natomiast kto korzystał z innych dróg, no to może być ta liczba o wiele większa. Także to jest bardzo ruchliwy naród, tak jak Polacy. My lubimy podróżować z różnych powodów. No, to jest z tymi wyjazdami, to czasami to jest serce, zakochane jest, szukam pracy, studia, tradycja i tak dalej, tak dalej. Tak to funkcjonuje wszędzie na świecie. Bardzo ruchliwi jesteśmy, my Senegalczycy. Ale Senegalczycy nie trafiają tylko do krajów Europy Zachodniej. Trafiają również za żelazną kurtynę, do krajów Europy Wschodniej. Ty jesteś zresztą jednym z takich żywych przykładów tego, że senegalscy studenci trafiali chociażby na uniwersytety wówczas w PRL-u, w demokracji ludowej. Dlaczego tak się działo? Jakie były przyczyny tych wyjazdów? Oczywiście nauka jest tutaj kluczowym powodem, ale czy były jeszcze jakieś inne motywacje, które stały za tymi wyjazdami? Jak układał się los Senegalczyków po tej stronie żelaznej kurtyny? No, obecność moich rodaków w Europie Wschodniej, to myślę, że to jest związane z współpracą na poziomie po prostu uczelni, stypendia dla studentów przede wszystkim. Nowy kierunek, który po części jest pozostałością tej walki między Wschodem i Zachodem, między Układem Warszawskim a NATO, między blokiem socjalistycznym a powiedzmy tym światem kapitalistycznym. No bo wtedy w latach 60., kiedy już większość krajów afrykańskich uzyskała niepodległość, na czele Związek Radziecki też promowało, że my tutaj nie mieliśmy kolonii, będziemy współpracować, braterstwo i tak dalej, tak dalej. Po części oczywiście to tak jakoś zostało. Natomiast kiedy ja studiowałem w latach 80., w Polsce to byli Senegalczycy około 4 do 6 osób co roku przyjeżdżało na te studia. Tak samo było, jeżeli chodzi o inne kraje wschodniej części Europy. Przede wszystkim studia. Raczej nie było żadnej migracji takiej ekonomicznej jak dzisiaj. Z czasem fala migracji zaczyna rosnąć czy słabnąć. Pytam o to w kontekście nielegalnej migracji, tego zjawiska, które nazywamy nielegalną migracją, kiedy ludzie próbują dotrzeć do Europy w celu poprawy życia. Jak to jest z tą falą? Kiedy ona tak naprawdę w historii Senegalu i Senegalczyków się zaczęła? Ja myślę, że ta nielegalna migracja zaczyna się chyba na początku lat 90. Dlatego, że jak przyjeżdżałem do Polski, można było, Senegalczyk mógł pojechać do Francji i zostać tam 3 miesiące. Więc ona na pewno wynika, ta nielegalna migracja, wynika z zaostrzenia tych powiedzmy przepisów. Także jeżeli chodzi o Senegal, na pewno te pierwsze łodzie, o których może nie cały świat wie, że Senegalczycy od drugiej połowy lat 90. próbują się dostać do Unii Europejskiej, trafiając do tej najbliższej granicy. A najbliższa granica to są Wyspy Kanaryjskie, to są hiszpańskie wyspy na wysokości Maroka, więc łodzie próbują się tam przedostać. I to jest najważniejszy wątek. Później oczywiście, kiedy się zmienia sytuacja, szczególnie w Libii, to tam też część próbuje wewnątrz kontynentu przedostać się do Mali, do Nigru i stamtąd do Libii, żeby później przedziera się poprzez Morze Śródziemne do Włoch. Ale przede wszystkim dominuje ten kierunek jednak hiszpański, te Wyspy Kanaryjskie, bo to jest po prostu najbliższa i chyba najtańsza droga, chociaż też bardzo, bardzo niebezpieczna. A jakie drogi do Europy wybierają ci Senegalczycy, którzy nie mogą legalnie wjechać na terytorium Unii Europejskiej? Czy są to drogi bezpieczne? Ile tak naprawdę może kosztować taka podróż? Pomijając to oczywiście, że widzimy również obrazki, które dowodzą, że kosztować może nawet ludzkie życie. No, najważniejsza droga to jest właśnie ta droga przez Atlantyk. Ona jest bardzo niebezpieczna, dlatego że kapitanowie, czy tam kapitan takiej łodzi rybackiej, to jest rybak. W zasadzie to jest człowiek, który tak naprawdę łowił normalnie, więc
to akurat znają wybrzeże Senegalu, natomiast teraz kupują bardzo dużo tej benzyny, która jest na tej łodzi, tam gotują. Łódź, która jest przeznaczona do normalnej pracy dla, powiedzmy, tam do 10-15 osób, bo tak normalnie, albo troszeczkę mniej, nagle zabiera 100-150 czy tam 200 osób. To jest zupełnie inna sytuacja, inna logistyka. Najczęściej kupują dwa silniki, jeden w razie czego, GPS, no i w drogę, także to jest bardzo niebezpieczne. Często są utonięcia. W tym roku akurat był wybuch silnika, co spowodowało utonięcie tej jednej łodzi. To o tym akurat wiemy. A po drugie też myślę, że mogą się pogubić. Czasami wody nie mają, jedzenia nie ma i tam po prostu no, to są dramatyczne sytuacje. Ludzie umierają po drodze, więc droga jest bardzo, bardzo niebezpieczna. A poza tym też droga, dlatego że wchodzą na ten statek, to trzeba do tej łodzi, te wyprawy są dość drogie, więc przede wszystkim wyjeżdża ta młodzież i bardzo często jest tak, że rodzina, ta szeroka rodzina po prostu się składa, albo on tam handlując, pracując, zajmuje się drobnym biznesem, to po prostu mając na cel ten wyjazd, to zaczyna gromadzić te pieniądze, po prostu odkłada, a potem składa się kto może, więc to są wyjazdy sfinansowane przez rodzinę, także dlatego czasem nawet jak się nie udaje, to ten człowiek nie wraca bezpośrednio do domu, bo to jest zupełnie, to jest inwestycja, więc starają się, jak ktoś ich złapie na granicy, wyrzuca do następnego kraju, to po prostu raczej starają się wyjść, no bo oni muszą finalizować tę umowę ustną, którą ma z najbliższym otoczeniem. Europa na to po prostu zupełnie inaczej patrzy. Widzi gościa, który próbuje się dostać i widzi tylko jedną osobę. Natomiast ta osoba ma już parę osób za sobą. Czasami to jest cała rodzina. To jest jedyna po prostu taka nadzieja dla tej rodziny. I stąd ten upór, że jak się nie uda tutaj przy tej granicy, powiedzmy hiszpańską, i przy hiszpańskiej granicy na Wyspach Kanaryjskich, to ja spróbuję poprzez Maroko, bo przecież tam też w Maroku są dwa miasta, Ceuta i Melilla, które są hiszpańskimi, to też granice Unii Europejskiej. A jak się tam nie uda, w związku z tym, że już przekroczyłem Saharę, no to już nie ma żadnej trudności już dalej, tak naprawdę, bo jeżeli ktoś jakoś komu się udaje migrować pieszo czasami, czy tam różnymi tam środkami, ale z tymi trudami związanymi z życiem na pustyni, to ten człowiek, żadna jakaś inna bariera dla niego nie jest aż tak ważna. Jeżeli nie udaje się to w Maroku, to spróbuje swoje siły w Libii, gdzie też ludzie próbują się dostać do Włoch. Także tutaj po prostu próbuję tylko nakreślić, jaki jest upór i jaka jest determinacja tych ludzi, dlatego że jak ktoś ma już za sobą pewien trudny odcinek, czy to będzie przez Atlantyk, czy przez Saharę, to po prostu ten człowiek nie wróci tak łatwo do domu, bo inwestował swój czas, inwestował swoją energię, swoje pieniądze, więc coś musi się jakoś tak zwrócić. I stąd ten właściwie tak trudno po prostu walczyć z tą nielegalną emigracją. Oczywiście tłumaczy się zjawisko migracji w taki sposób, że ci ludzie szukają nowego miejsca pracy, bezpiecznego schronienia, azylu, w którym mogliby na lepszych warunkach ekonomicznych funkcjonować. Natomiast wciąż w tej debacie, która toczy się na temat i wokół migracji, mało jest bardzo spraw, które dotyczą tego, co mogłaby zrobić Unia Europejska, żeby zatrzymać ową migrację i żeby poprawić warunki zatrudnienia, pracy, płacy na miejscu w Senegalu. Czy jest to misja niemożliwa, czy jest to jeden ze scenariuszy? Ze strony zacznę od najważniejszego, no bo to jest jednak, trzeba zacząć od swoich.
rządy afrykańskie muszą coś zrobić, żeby zatrzymać swoich obywateli, swoich na miejscu. Żeby zatrzymać człowieka, to dwie rzeczy są potrzebne. Nadzieja, to znaczy, że ten człowiek, oceniając swoje życie, swoje otoczenie, widzi, że warto tutaj po prostu zostać. Oprócz tego naturalnego, nie wiem jak to nazwać, naturalnej tej siły, która nas zatrzymuje w miejscach narodzin, w miejscach, gdzie się wychowaliśmy, coś takiego istnieje. Naturalnie człowiek chce zostać i pracować w miejscu, gdzie się urodził, gdzie ma rodzinę, gdzie po prostu jego miejsce. Ale do tego jest potrzebna nadzieja, więc i edukację trzeba poprawić, i służbę zdrowia, ale przede wszystkim edukację, a po trzecie jednak tworzyć miejsca pracy. To jest to, czego brakuje. Szczególnie w tej chwili, kiedy mamy COVID, to turystyka siada, bo jednak Senegal to jest kraj, który żyje z turystyki. Chętnie ci rybacy zamieniają się w kapitanów tych swoich łodzi i wożą ludzi, dlatego że jest ostra konkurencja na wybrzeżach Senegalu. Senegal jest krajem, który ma bardzo dużo ryb, ale w tej chwili z błędów, wynikając z tej polityki, która wynika z niedobrych kontraktów z Chinami, z krajami Unii Europejskiej, ten kraj dopuszcza takie wielkie statki rybackie, które po prostu zabierają wszystko. Więc zwykli rybacy, którzy mają te tradycyjne łodzie, muszą coraz dalej od wybrzeża, żeby po prostu łowić te ryby. I dlatego oni postanowili, że już nie będą się tym, czym się zajmowali do tej pory, czym się zajmowali ich przodkowie i rodzina, tylko zamieniają się właśnie w tych, którzy chętnie, z ryzykiem, ale chętnie zabiorą ludzi do Las Palmas, dlatego że to jest opłacalne. Ale wiadomo, że też to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast od strony Unii wydaje mi się, że w ogóle te kraje bogatsze muszą zmienić swoje relacje z Afryką. To, co funkcjonowało do tej pory, co nie pozwala na rozwój. Nie mówię, że Afryka się ma rozwinąć, rozwijać, czekając na Europę. Nie. Ale chodzi o to, że oczywiście nasze rządy, nasze struktury wewnętrzne muszą po prostu się wykazać. Ale z drugiej strony nie może być tak, że senegalski rolnik produkuje coś, czego cena będzie zależała od rynku w Londynie, w Paryżu czy w innym mieście. Więc musi wrócić pewna równowaga w handlu, bo inaczej te kraje nie będą mogły się rozwijać. Myślę, że też mniej ingerencji w politykach tych krajów. My wiemy na kontynencie, jak się to działa. Hasło neokolonializm to nie jest hasła lewackie czy jakieś inne. To jest fakt. Problem polega na tym, że jednak te kraje, które miały tam swoje kolonie, cały czas tam gdzieś tam no, po prostu są obecne, czy tak widocznym, czy mniej widocznym sposób. I to wymaga współpracy, bo inaczej ten problem zostanie i wydaje mi się, że determinowana młodzież, która nie chce siedzieć, bo ci ludzie nie próbują się dostać do Europy, po prostu żeby nic nie robić. To są osoby właśnie, które chcą pracować. Więc podsumowując, rządy afrykańskie muszą, krajów afrykańskich muszą się wykazać, muszą bardziej myśleć o swoich obywatelach, ale przede wszystkim mieć propozycje dla młodych. Po drugie, Europa powinna przestać, powiedzmy, kraść na zasadzie, że nie płaci za taką moralną cenę za te produkty, które są z kontynentu. Nie ważne, czy to jest bogactwo mineralne, czy to jest produkcja rolna. To musi być równowaga, bo te kraje muszą po prostu z tego, co mają, po prostu muszą być w stanie przeżyć. Dopiero taka sytuacja pozwoli na normalne funkcjonowanie i na normalne projekty czy propozycje dla młodzieży, która wtedy na pewno zobaczy, że to ma sens i zostanie u siebie, żeby tam po prostu funkcjonować tak jak każdy młody człowiek na świecie. Czy w ogóle istnieją takie statystyki, dane, które szacują, ilu Senegalczyków mieszka dziś poza granicami Senegalu? Mam tutaj na myśli kontynenty inne niż afrykański. I w jakich krajach Senegalczyków jest najwięcej? No tutaj akurat skorzystam z tabeli, którą znalazłem właściwie tak niedawno na portalu
naszego jednego z naszych ministerstw. I dzisiaj dużo rozmawialiśmy o tej migracji. Kiedy w Afryce mówimy o migracji, to tak naprawdę najważniejsza migracja jest wewnątrz kontynentu. Prawie 45% Senegalczyków migruje do innych krajów afrykańskich. Także to są grupa, która wyjeżdża poza kontynent, jest zdecydowanie mniejsza. A to wynika z tego, o czym mówiłem na początku naszej rozmowy, że Senegal, stolicy tego francuskiego terytorium były w Senegalu. I stąd z innych regionów w czasach kolonialnych, ale potem też w latach 60. przyjeżdżali studenci i z Mali, studiowali w Dakarze, dlatego że tam budowano pierwszy uniwersytet w latach 50. dla całego terytorium. Do dzisiaj są studenci z Wybrzeża Kosłoniowy, z Burkina Faso, z Gwinei, z Senegalu. Więc te relacje, to po pierwsze, po drugie, ta administracja, która rządziła, która tak naprawdę w momencie, kiedy uzyskaliśmy niepodległość, większość tej elity z innych krajów studiowała czy uczyła się w Senegalu. I stąd ta popularność samego Senegalu, ale też obecność Senegalczyków jako na przykład nauczyciele, nie tylko robotników, ale nauczyciele w latach 60. 70. do dzisiaj. Może dzisiaj troszeczkę mniej. Więc mamy bardzo takie fajne relacje z innymi krajami, ale to też właściwie tak powoduje to, że Senegalczycy emigrują do innych krajów, szczególnie tych francuskojęzycznych. Więc około 45% emigrujących Senegalczyków trafia do innych krajów afrykańskich. Z tej tabeli wynika, że 18% właściwie tak wybiera Francję, więc to niby w tej Francji jest najwięcej Senegalczyków w Europie, ale widzimy w tych proporcjach, że to około 18%. Nowy kierunek, Stany Zjednoczone, szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o Amerykę, to przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki, to tam trafia 8%. Z tej tabeli wynika, że w innych krajach europejskich jest około 28-30% Senegalczyków. A jeżeli chodzi o resztę świata, bo my jesteśmy wszędzie, na przykład w Brazylii, są Senegalczycy w Kanadzie, są w Argentynie, są w Japonii, podejrzewam, że w krajach arabskich też jest sporo. To jeszcze taka stara tradycja, troszeczkę związana też z religią, jako muzułmański kraj. A reszta, powiedzmy, świata to jest około 2%, więc tak mniej więcej to wyglądało. Więc zapamiętajmy, że jednak pierwszy kierunek to są inne kraje Afryki, afrykańskie, przede wszystkim dopiero Europa i Ameryka. A teraz, kończąc naszą rozmowę, chciałem Cię jeszcze zapytać o znanych Senegalczyków, bo wśród nich są piłkarze, zresztą piłka nożna w Polsce, w kraju, w którym futbol jest równie ważny co w Senegalu, to nie dziwi, że znamy drużynę senegalską, bo i z nią polska reprezentacja nieraz musiała się spotykać. Natomiast mamy również znanych muzyków, znanych pisarzy. Kim są ci, o których mówi świat? Senegalczycy, których zna cały świat. I wreszcie muzyka, muzycy, bo mówi się również o tym, że hip-hop ma senegalskie korzenie. Jak to jest naprawdę, Mamadu, z tym Senegalem? No, mamy kilku znanych na świecie postaci. Kilka jest Senegalczyków, filozofów, poetów, profesorów, szczególnie w Stanach. Tam jest akurat mój imiennik, Mamadou Diouf, który jest profesorem jednej z amerykańskich uczelni. Poza tą grupą oczywiście mamy sportowcy. My akurat, jeżeli chodzi o długie dystanse, to nad długimi dystansami panuje Afryka Wschodnia i Środkowa. W ogóle, jeżeli chodzi o Afrykę Zachodnią, to my akurat krótkie. No, mieliśmy swojego olimpijczyka z Seulu, który zdobył srebro Diaba w swoim czasie, w latach 80., druga połowa lat 80., był dość znany w Polsce na początku lat 90. Nie wiem, czy tutaj był na mityngu, ale pamiętam, że gdzieś tam potem mieliśmy też, to było 400 metrów, mieliśmy też jedną atletkę, która była mistrzynią świata i zdobyła na kolejne mistrzostwa świata brąz.
Natomiast pozostali to piłkarze. Wydaje mi się, że po tym, jak wygraliśmy pierwszy mecz z Polską na ostatnim mundialu, to myślę, że Polska, Polacy pamiętali tamten zespół, ale przede wszystkim w 2002 roku reprezentacja Senegalu, pierwsze mecze w ogóle nasze do tej pory, bo dwa razy byliśmy na mundialu, pierwsze mecze zawsze wygrywaliśmy. Pierwszy wtedy mecz w 2002 roku, kiedy Polska po wielu latach powróciła razem z Olisa Debe na mundial, no to wtedy pierwszy mecz był z mistrzami świata, z Francuzami, których pokonaliśmy. Także zespoły muszą uważać na Senegal, na mundialu, kiedy grają z nami pierwsze mecze. Oczywiście z tamtego zespołu cały świat pamiętał Elas Diouf, który później grał w Liverpoolu z Dudkiem. Natomiast w tej chwili rządzi Sadio Mane, też Liverpool. Bardzo fajna postać, bardzo grzeczna, ale bardzo efektowna. A propos słynnych Senegalczyków, to ja myślę, że też przechodzimy do muzyki. No jest Sissou Ndour, który grał tutaj w Polsce. Natomiast w pytaniu jest mowa o hip-hopie. W zasadzie my w tradycji w Senegalu mamy jeden styl. To jest styl griotów, ale to jest styl, który się nazywa tasu. Tasu to jest pewna forma deklamacji i improwizacji. I to jest esencja tak naprawdę hip-hopu. Dlatego w Senegalu my uważamy, że Afroamerykanie, którzy wymyślili ten styl hip-hop, rap w Ameryce, powiedzmy rap w sensie tylko muzycznym, bo to jest rap, to są potomkowie niewolników, którzy ruszyli z naszych rejonów, bo grioci nie są tylko w Senegalu, oni są w Gwinei, w Mali, w Gambii, w Senegalu, w Burkina Faso, ale to jest właściwie ta jedna grupa i jedna grupa, która ma taki stosunek do sztuki, do muzyki. I dlatego właśnie w Senegalu uważamy, że hip-hop ma swoje korzenie w naszej kulturze właśnie od tego tasu. To jest dosłownie to samo, tylko że to coś, co funkcjonowało bardzo długo w tradycji. Natomiast pierwszy zespół hip-hopowy pojawił się pod koniec, dosłownie 88-89 XX wieku. I potem w latach 90 to wszystko naprawdę zaczęło się bardzo mocno rozbudować. Do dzisiaj Senegalczycy uważają, że są trzecią potęgą na świecie, jeżeli chodzi o liczebność zespołów, czyli po prostu są duety, tria i tak dalej, że kiedy patrzymy na liczebność, to w Senegal jest trzecią potęgą po Stanach Zjednoczonych, czyli USA i Francji. Więc ten hip-hop rzeczywiście tam funkcjonuje. Ma się dobrze. Najczęściej jednak śpiewają w naszym języku, głównie w języku Wolof, język regionu Dakar, stolicy, ale też dawnej stolicy Saint-Louis, to tam przeważnie funkcjonuje ten język i dlatego promieniuje w Senegalu, gdzie no, można przypuszczać, że 70%, 80% może ludzi, 70% na pewno ludzi zna w jakimś stopniu ten język. Natomiast w związku z tym, że nie śpiewają w języku angielskim, to prawdopodobnie dlatego ten hip-hop nie jest tak dobrze znany na świecie, ale mieliśmy kilka kapel, Daradzi między innymi, który był w Polsce. Także ten rynek się rozwija. No tak jak mówię, nie robią takiej kariery, tak jak współczesnie robi to Nigeria, ale tam to jest inny rynek, to jest prawie 140-150 milionów ludzi w samej Nigerii, język angielski, więc zahaczało Amerykę i no po prostu o cały świat. I tutaj jednak w Senegalu jest ta bariera, że ci hip-hopowcy nie śpiewają w języku francuskim, bo to nie jest ich ten język, po prostu oni nie czują tego języka w sensie sztuki, to jest tylko język urzędowy, więc produkują wszystko w języku główny i myślę, że to jest może to, co nie pozwala na jakąś wielką promocję światową, ale to jest gałąź, tak, to jest ten styl, który bardzo, bardzo jest to popularny w Senegalu. To tyle. Kończymy już powoli naszą rozmowę. Dziś rozmawialiśmy o Senegalu w cyklu Bliski nam świat. Senegal, który chyba jest bliższy niż nam się wydaje. O Senegalu wiemy przecież statystycznie więcej niż o innych krajach Afryki, a to chociażby dlatego, że i polska reprezentacja
narodowa w piłce nożnej, miała okazję grać z drużyną Senegalu. Senegal jest zatem krajem, który wcale nie jest tak odległy, a jest bardzo bliskim nam krajem. Dziękuję Ci bardzo, Mamadu, za naszą rozmowę, za to spotkanie. Życzę już dziś dobrych świąt, okresu świątecznego i nowego roku, zdrowego nowego roku bez pandemii i kolejnych spotkań w cyklu Bliski nam świat, które przeprowadzimy być może już w innej formule z udziałem publiczności, ale oczywiście również i te spotkania, i te rozmowy nagramy, a kolejne tematy, które przygotujemy, zapowiadają się również bardzo ciekawie. Bardzo dziękuję Wam za te spotkania w roku 2020. Zaledwie 3 spotkania, ale mamy nadzieję, że będzie ich więcej. Do zobaczenia. No dziękuję bardzo. Troszeczkę się dowiedzieliśmy o tym w Senegalu dawniej, dzisiaj i pozdrawiam wszystkich.